Hej, witajcie w nowym materiale na moim kanale. Po raz kolejny doświadczyłem rymu. Tak, bo się zrymowało i to nie było planowane. Dobra, nieważne, kolejny odcinek z Abzu, dokładnie drugi. Jeden z moich żółtych przyjaciół został zjedzony przez rekina i to trudno. Już tego nie cofnę. Tak miało być. Nie no, słuchajcie, niby w opisach jest, że gra jest pozbawiona fabuły, ale jednak coś nas tutaj prowadzi w pewnym sensie i jakiś takie, kurczę, jakaś taka ścieżka fabularna, taka może malutka, taki zarys tego jednak jest. I ja bym poprawił opis na gry online. Ja bym poprawił. Dobra, musicie mi pomóc, słuchajcie, bo widzę, że wy tutaj odgrywacie niemałą rolę. Ładna faza, prawie Star Trek. Dobra. Tylko że oni uciekali ze statku, a my się na niego pakujemy. Gwiezdne wojny. Tu, nie Star Trek, tylko Gwiezdne wojny. Swoją drogą, kto z was oglądał? Ja chyba po 6 razy. Wszystkie, całą serię. Okej, okay, great. Wyczuwam prąd i ten prąd jest nieziemsko silny i to może troszeczkę zaważyć na mojej przyszłości. A drugie pytanie, gdzie są moi żółci przyjaciele? Stefan i... nie wiem, jakkolwiek ich nazwijmy. Nie no, tutaj ten prąd mnie porwie zapewne i ja gdzieś wypłynę. Ale jazda. Ta gra jest, kurczę, świetna. Poszedł. Przyspieszenie, dawaj. Rybki, ze mną. Naprawdę, taki kolorowy, mega kolorowy świat. Tak, żeby sobie pograć, rozluźnić się, świetna rzecz. I wprowadza w, kurczę, naprawdę w miły nastrój. Super to jest. Nie powiem. Okej. Wiem, że tutaj ktoś znany robił podkład, ścieżkę dźwiękową pod tą grę. Delfiny, patrzcie, ej. Nie będę się już jarał, bo powiecie, że jestem taki, że mi dużo nie trzeba, żeby się ucieszyć bardziej, tak bardziej. Ale naprawdę fajne, zrobiło to na mnie wrażenie, taka niby, taka gra, no wiecie, ale spoko. I tędy? Nie. Tutaj prąd z tego, co już czuję, ciut osłabł, ale nie no, cały czas jest tak jakby. Pytanie, czy mogę z niego jakby... Mogę z niego uciec? Chyba nie. Cały czas jesteśmy niesieni. Jak to nie jest jakby ciut fabuła, to... Okłamaliście mnie. Okej, chwila, bo nie chcę jakby za bardzo... Nie no, nie wyniosło mnie, ale jesteśmy po raz kolejny wpakowani w jakiś taki... W jaskinie. Rekin? Nie. Uciekaj. On nas będzie... Ja mam pytanie, czy to jest aby na pewno mądre? Ładniej było na powierzchni. Ja wiem, że chcecie mi pokazać całe dno ocean, ale jazda. I to jest fajna gra! I to mi się... A ty, Kulfonie, co... Ej, dobra. Chwila, chodź tu. Nawrót! Nawrót, robimy nawrót, okej, okay, pięknie. Idziemy złapać tą skarpetę. Piękna rzecz. Pytanie, gdzie jest dwójka moich żółtych przyjaciół, bo oni się mogą za niedługo przydać, a jeśli nie, to sobie znajdę nowych. Zabrzmiało to co najmniej egoistycznie, ale to nic. Piękne rybki. No, karta graficzna w 4K, to nie dziwię się, że mi tu zdechła. Pytanie, czy ja go mogę w jakikolwiek sposób dogonić. On jest, nawet nie jest taki, a tym bardziej, że ścinam ścieżkę. Chodź tu. Chodź tu. Dobra, delfiny, lepsza rzecz. Ale moment, bo jak tutaj... Nie, main menu, nie. Nie. Come on! No patrzcie, jak ucieka. Ich tu jest więcej w ogóle. Okidoki. Robiąc coś dalej, to wypłynęliśmy, słuchajcie, gdzie my wypłynęliśmy, bo to muszę zlokalizować mniej więcej. Teraz mi się troszeczkę pokićkało, ale chyba gdzieś tam. I to jakby gra ciut mi sugerowała, żeby pójść na wprost. Tak mniej więcej, zaraz zobaczymy. Czekajcie, tu się chyba wyłoniłem. Szukamy dużej dziury w ziemi. Filozofii z tym nie będzie, jakby większej.
O, tutaj najprawdopodobniej no. Nie mam moich przyjaciół. Trzeba znaleźć jakiegoś. Ale z tego co widzę, to raczej tutaj ich na dnie nie ma. Fajnie, bo delfiny cały czas pływają przy mnie. Zanurzmy się tutaj. Może. No jeden by się chociaż przydał, tak? Ja nie wiem dlaczego. O, jest! Okej, dobra. Tak, to jest to? Tak. Weźmiemy sobie i on nam odblokuje tam. A to ci jest ciekawe. Nie wiem co to jest. Oceanolog powinien grać i nagrywać tą grę na YouTube, a nie Mateusz, którego wiedza o dnie oceanu jest totalnie znikoma. Ale nie wiem, czy to w ogóle do realu ma jakkolwiek... No chyba coś takiego, może coś takiego, że żyją takie stworzonka, ale... Kij wie, nie wiem, dno oceanu nie jest jeszcze do końca zbadane, więc nie potwierdzę, ani nie zaprzeczę. Dobra, bo mi się filozof włącza, muszę go uspokoić. Oprócz tego, że mamy tego przyjaciela, którego... Dobra, no, to jest robot. Nie mogę robota nazywać przyjacielem, no. Tu jest coś takiego jak to. Ja bym chciał sprawdzić, co z tym możesz... Back button to meditate. Meditate. A po co ja mam medytować? Mi się nie... No chyba, że nam to coś da. Uwaga, to chwila. Zobaczmy. Back button. No, ale to chyba nacisnąłem dobry, tak? Czy nie? Nie wiem, ponaciskałem, nie chcę to działać tak, jak bym chciał. Chyba, że to, co odstawiłem, to już była medytacja. Pam, pam, para, pa, pa, pam. Bardziej mnie jara kolejny wir, który nas wciągnie. Bo tutaj jest, to znaczy wir, prąd, tak? Bo widzicie, jest tutaj ten prąd. Tam jeszcze są żółwie! Dobra, chodź tutaj, zrób coś z tym. Chwila, muszę to wybrać. I jego uruchomić. No bo ty chyba możesz się tym zająć, tak? Ostatnio się tym zajęliście, to teraz też się zajmiecie. O właśnie. Teraz, szukałem tego interaktywnego punktu. Pięknie i chwila, pakujemy się w to. Po raz kolejny. Żółwie, no to jeszcze raz. Nie wiem za bardzo też jak to komentować, no podziwiajcie sobie, bo wygląda to pięknie. Serio, nie wierzyłem, że takie coś w tej grze w ogóle będzie i że mnie tak, no, wciągnie, tylko troszeczkę. Razem chyba to będzie ciut krótsze. Tu coś jest! Ja to chciałem zebrać, no, tam ta muszla była czy coś takiego. Nie wiem do czego to służy, czy w ogóle jest sens to zbierać, ale... Jak już było. Okej, okay, to się już włączyła opcja orki. Już tu przerabialiśmy większość zwierząt. Czy większość? Tych znanych, tak? A to co to są? Kurczę. Kurczę. Come on. Można żyć w symbiozie, można. Znowu. No, znowu mnie przyspieszą i pokażą jakiś piękny widoczek. Uwaga! Tak czy nie? Nie, zrobiliśmy hopla. I to nie jest piękny widoczek, ale jest po raz kolejny opcja na piękny widoczek, czyli za niedługo będzie. Tylko uruchomię tą fazę. Znaczy uruchomię coś, to coś, co jest tutaj i... serio. Może być ładnie. No bo co wtedy się zrobiło naprawdę kolorowo. Zobaczymy, co będzie tym razem. Tylko dopłyń do tego szybciej, naprawdę, no bo bez przesady. Te płetwy są fajne, bo one się przy przyspieszeniu zapalają. Okej. Okay. Cyk, do środka. No już bez zbędnego gadania. A ten skąd się wziął? Przecież go przed chwilą nie było. Znowu się ścieżka narysuje. Szczała. Teraz już przynajmniej wiem, gdzie płynąć. Już nie będę kombinował z tym czerwonym wielkim czymś na dole. Po prostu dajemy do przodu. Bo to są jakieś filary, które, słuchajcie, czekajcie, on sobie popłynie, ale pytanie, czy już jest tutaj gdzieś ten filar, który... Może bym do tego podpłynął? Ale dobra, darujmy sobie. Gdzieś taki filar, który już świeci na przykład. O, tamten jest, dobra, jego szukałem. Ile takich filarów tutaj mamy? Raz, dwa...
Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery. No nie wiem, no chyba z pięć coś tak strzelam, bo każdy filar jest za tak jakby taką, no nie wiem, tym, za tym budynkiem czy czymś, nie wiem jak to nazwać zupełnie. Okej, okay. I odpal to. Po raz kolejny. Pytanie, my tak jakby budzimy do życia jakieś formy, przynajmniej tak to odbieram troszeczkę. On coś wyciąga z siebie, wkłada tutaj, czy nie wiem, to wygląda jak jedna komórka, nie? I z niej się, o właśnie. W tym momencie to są orki, nie? Tak, orki. Tak jakby budzimy do życia coś, no. Tak jakby na tym się opiera ta gra. Może to nie jest jakby fabuła, ale jakieś, no, przygodówka taka. Przygodówka z zarysem fabuły, o. Dobra, pięknie, że orki są, świetnie. Oprócz nich tutaj jest pełno innych stworzeń, wyrosły jakieś roślinki i teraz karta graficzna zrobi... Dziękuję. Po raz kolejny. Po raz kolejny chyba rekin zrobi coś nie tak. No. Bajka. Bajka, bajka, bajka. Okej, okay, na wprost. Słuchajcie, dalej sobie będziemy kontynuować w kolejnym materiale, jeśli się wam oczywiście spodoba. Ja zobaczę, jak pierwszy odcinek przyjęliście. I jeśli się wam spodobał, no to kolejny już jutro. No, słuchajcie. Bo czekamy na No Man's Sky, na grę, która naprawdę jeszcze bardziej mnie jakby ciekawi i może okazać się genialna, aczkolwiek no z tego co tam pisali to 30 godzin rozgrywki góra, a później chyba sama tylko eksploracja, tam jest już fabuła w tej grze, więc tam jakaś historia będzie, zobaczymy na czym się to będzie opierać i jak to tam zrobili, a... No, ale No Man's Sky chyba 14 wychodzi, czy coś takiego. I oczywiście od daty premiery nagrywamy. Nagrywamy na PC-cie, bo na konsoli mnie jakoś nie jara. Poza tym, że konsolę sprzedałem, także musimy poczekać 2 dni dłużej na wersję PC-tową. No i będzie też w lepszej jakości oczywiście nagrany, tak? Bo jeśli się uda, to chyba w 2.7K dostaniecie. Tam są kolejne drzwiczki, do których najchętniej bym wszedł potem, a tutaj przepłynął sobie przez tą ławicę ryb. Para pa pa pa. I muszę ogarnąć, jak się medytuje na tym czymś. Bo to, nie wiem, no back button, no to jest chyba proste, no. Kurczę. Back button to meditate. Back button to jest B. Masz, no, naciskałem naprawdę wszystkie, próbowałem różnych rzeczy. Tutaj nie medytuję, nawet przy przytrzymaniu. Teraz coś takiego. Chyba, on po prostu medytuje i nic się nie dzieje. On w tym momencie medytuje i koniec. I na tym to chyba polega, bo nic więcej. Możemy tutaj uruchamiać to. Wzywać te rybki, czy kiwiec, co tu się dzieje w tym momencie. No i tutaj przerywać, no. I nic więcej, żadnej filozofii. Pytanie życie jest pod tytułem drugie. Co się stanie, jeśli spłynę jeszcze niżej? Co tam będzie? Czy w ogóle cokolwiek będzie? Jakieś dno czy coś? I tego jestem ciekaw. Okej, okay, jeszcze tylko trochę. Tak, jest dno. Mój przyjaciel, który się nieziemsko przydaje, włączył latarkę. Latarka działa w ten sposób, że ja nią kieruję. Albo nie, my włączyliśmy latarkę na hałmie. Okej! Okay. Jakieś ruiny, słuchajcie. Dobra faza. Ale wątpię raczej, czy cokolwiek znajdę. To jest tylko tak, żeby się popatrzeć. Tak, ta gra mnie, kurczę, powstrzymała mój strach przed dnem oceanicznym. Tu coś jest, czekajcie, chyba się coś świeci. Takie jehehej! Kolejna muszla, która kompletnie nie wiem do czego służy, ale jest po prostu. Może jak się zbierze więcej, to coś będzie? Nie wiem. Okej, okay, no zebraliśmy i tyle. Okej, okay, no to wiecie co? Ja się wynurzam, tu co? A nic chyba jakby specjalnie fascynującego. Choć nie wiem, zbliżmy się do tego. Są jakieś kryształy i coś tu jednak jest. O właśnie. Coś tu można zrobić. Treasure Shark. Ha. Czy my w tym momencie wypuściliśmy rekiny? I pytanie, czy to było mądre? Czy uruchamianie takich pól, poletek jest mądrą opcją? O, załóżmy, że tak, bo jednak kogoś uwalniamy. I coś się dzieje w tej grze dalej. Kolejny materiał,
zależy od tego, jak zareagowaliście na pierwszy odcinek. I w sumie na ten też zobaczymy, bo teraz będę nagrywał inną grę, już nie nagrywam trzeciego odcinka pod rząd. Mam nadzieję, że wam się podobało. W opisie macie oczywiście jak zwykle wszystko, Facebooki, fanpage, możecie mnie zaprosić do znajomych, napisać jakąś wiadomość, czy cokolwiek, kupić sobie koszulkę albo kubek, linki macie na kapsul, link do tej gry też macie w opisie, gdzie można kupić taniej. I w tym momencie to wszystko, trzymajcie się gorąco, życzę wam miłego dnia, cześć!